WLC.pl. Lepsza strona Włocławka. Wojewódzki Zabrzeski oddano 13 głosów. Przepraszam, Zabrzeski oddano 9 głosów, przeciw 13. Dwóch radnych wstrzymało się od udzielania głosu, w związku z czym wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Przechodzimy zatem. Przed głosowaniem, żeby poznać szkołę numer 2, największą szkołę we Włocławku, 1000 osób w szkole podstawowej. Jedyna dzielnica, muszę Państwu powiedzieć, jedyna dzielnica, gdzie ma szkołę podstawową, nie udziela się głosu. Takie zapisowe rozmowy prowadzone, pan przewodniczący nie udziela głosu. No, dziękuję za taką demokrację, proszę Państwa. Jako radny mam prawo, żeby powiedzieć w imieniu nauczycieli, w imieniu wypowiedzieć się nauczycieli dzieci. Jedyna dzielnica, gdzie nie będzie miała podstawówki. Panie przewodniczący, dziękuję za takie prowadzenie sprawy i za demokrację. Panie Prezydencie, został Pan posądzony o zakłócenie porządku obrad. Jaka jest tego przyczyna? Panie redaktorze, tak, najlepiej posądzić mnie o zakłócenie obrad. Złamane zostało prawo. Jeżeli dyskutujemy porządek obrad, ja mam prawo zabrać głos, a nie przewodniczący, bo on mówi, że on jest wyrocznią. Co on jest tutaj jedynym, który ma prawo głosu. Ja chciałem zabrać głos w sprawie tego punktu dotyczącego łączenia szkół. Chodzi mi głównie o szkołę numer 2. To jest jedyna szkoła podstawowa we Włocławku, w dzielnicy, największa. 1000 dzieci chodzi i 300 tylko do gimnazjum. Chciałem, żeby ta szkoła została i w tej sprawie chciałem dać. Nie dopuścił mnie, to jest złamanie prawa, podstawowego prawa radnego, który ma prawo się wypowiadać. Jak my wyglądamy wobec mieszkańców, wyborców, nauczycieli, którzy przyszli tutaj obserwować nas. Co by się stało? Jedno stanowisko dyrektorskie, pan sobie wyobraża, 1000 dzieci będzie i 300 gimnazjalistów razem w jednej szkole. Czy ta szkoła nie może zostać? Jak w pobliżu na ulicy Leśnej jest drugie gimnazjum, też ma 300 dzieci? Czy nie połączyć oba gimnazjum, a tą szkołę podstawową zostawić? To jest racjonalne. A tu się nie dopuszcza, politycznie się uzgadnienia pewne robi. I to nie jest Sejm, to dobro ludzi. Ja widzę dobro mieszkańców i mieszkańcy będą przy następnych wyborach wiedzieli, na kogo głosować. Kto ich broni, komu oddać głos. Czy się liczy dobro dzieci, a nie jakieś zakulisowe rozgrywki polityczne. Dziękuję bardzo. WLC.pl. Lepsza strona Włocławka.